16 kwietnia wystartowała w Świdnicy kolejna edycja programu Mali Wspaniali. Do cyklu bezpłatnych zajęć edukacyjno-sportowych przystąpiło 450 przedszkolaków z 7 miejskich przedszkoli. Realizatorem wydarzenia jest Tomasz Bohuszewicz, instruktor w sportowym klubie Taekwondo Tiger. 5 czerwca w hali Świdnickiego Lodowiska odbyło się podsumowanie projektu. Dzisiejsza impreza Świdnicki Test Przedszkolaka to podsumowanie programu Mali Wspaniali w Świdnicy, które od 2016 realizujemy na początku w ramach imprezy The World Games, która się odbyła w zeszłym roku. Natomiast w tym roku kontynuujemy program. Udało nam się od 2016 roku wyedukować 1000 przedszkolaków, więc to jest nasz mały sukces. I chcemy się tym chwalić po raz kolejny, już trzeci raz, już na wyremontowanym lodowisku, więc jest świetna zabawa, dużo radości, dzieciaki się cieszą, więc jest fantastycznie. Podczas imprezy każdy przedszkolak miał zapewniony transport autokarowy, śniadanie oraz wodę. Dzięki uprzejmości wielu firm i instytucji wszystkie dzieci otrzymały specjalne gadżety i prezenty. Cała impreza była obsługiwana przez zespół ponad 30 wolontariuszy ze sportowego klubu Taekwondo Tiger. Ostatnie 3 tygodnie to są kartki z kalendarza, które cały czas odrywałem. Natomiast samo przygotowanie imprezy, tak naprawdę imprez, ponieważ w tym roku podsumowujemy program Mali Wspaniali na podstawie świdnickiego testu przedszkolaka, ale również podczas konferencji, jak wspierać dziecko w rozwoju sportowym, w działaniach sportowych. 8 miesięcy przygotowań. 8 miesięcy temu spotkałem się pierwszy raz z pierwszym sponsorem. Zacząłem pisać konkursy do Urzędu Miejskiego o wsparcie, więc no to jest dużo pracy, dużo godzin, no ale jest satysfakcja. Mimo ogromu włożonej w ten projekt pracy, organizatorzy zapewniają, że jeśli będzie taka możliwość, będą kolejne edycje. Jeżeli będzie możliwość, jak najbardziej. Mamy wsparcie Urzędu Miasta, mamy wsparcie przedszkoli, więc mam nadzieję, że na tej fali sukcesów naszych małych będziemy to kontynuować, ale zależy to od wielu czynników. Organizatorem wydarzenia jest sportowy klub Taekwondo Tiger we współpracy z Akademią Świadomego Rozwoju w Świdnicy, Urzędem Miejskim oraz Starostwem Powiatowym. Mali Wspaniali to ogólnopolski program, w którym udział wzięło już ponad 21 tysięcy dzieci z 10 województw Polski. Wspierany jest on przez licznych partnerów, w tym Ministerstwo Sportu i Turystyki. To, co czyni go wyjątkowym, to fakt, iż jest on w pełni darmowy, co umożliwia uczestnictwo wszystkim dzieciom, niezależnie od ich statusu materialnego.